Witam bardzo serdecznie po przerwie na egzaminy. Już swoją sesję skończyłem. No i lecimy z najkrótszym odcinkiem progresu i w historii. Jeszcze wyjątkowym z tego względu, że każda z osób, która wystąpiła w tym odcinku, dostaje bonusowy punkt. Dlatego, że mamy tylko 3 reprezentantów levelu niższego oraz 3 reprezentantów levelu wyższego. Co się stało, zapytacie? Co się stało z ludźmi? Upper ich zmasakrował. Jestem w szoku. Naprawdę, jak ustalałem tamto wyzwanie, czyli w progresu i numer 5, to specjalnie ułożyłem je miałem taką świadomość, że to będzie coś prostego, żeby była większa frekwencja, dam coś takiego łatwego, upper jest prosty, wszyscy lubią upper, aperek jest taki, wiecie, na rozluźnienie, a tymczasem ja tu widzę, że to zadziałało faktycznie jak dżuma, tak? Tutaj połowa populacji, albo inaczej, jak takie pstryknięcie Thanosa. Pstryk albo Ironmana, no bo bardziej tego Ironmana, no bo jednak wykorzenił dosłownie wszystkich. Bo Thanos to chociaż oszczędzał połowę, a tutaj po prostu mamy obraz skrajnej nędzy i rozpaczy, jeśli chodzi o frekwencję, ale no dobra. Słuchajcie, w tym odcinku dam wyzwanie prostsze, takie, żebyście na pewno już byli w stanie je wykonać. Ten odcinek, no cóż, muszę podziękować osobom, które nadesłały akcję. Osobom, które nie nadesłały, no nie ma za co dziękować. No trochę szkoda, że jeśli walczyliście, to okej. Jeśli nie daliście rady albo ciężkiej walce, to rozumiem. No ale jeśli poddaliście się tak bez walki, bo po prostu upper, to nie gram, to troszkę mi przykro. Tutaj Michał Niewęgłowski też już bardzo ładnie poskakany. Tutaj ten level wyższy to już jest w ogóle klasa sama w sobie. Miłosz Stopiński i Marcin Kucharzyk tutaj świetnie sobie podziałali. Tam w levelu niższym, oczywiście, żebym wspomniał, zmienia i nazwiska: Cyprian Szrama, Michał Witkowski i Marcin Głąbica. Dziękuję wam bardzo. No ja już mam teraz wolne, więc szykują się filmy. Trzeba wracać z filmami, nadrabiać. I z takim impetem mam 3 recenzje w drodze dla was, jeszcze muszę parę akcji ponagrywać na przebitki, ale już swoją opinię, już te sprzęty są w miarę powykorzystywane, już jakąś opinię mam na ich temat. No ciekawe wakacje się zbliżają, właściwie już się zaczynają teraz. Mi tam zostały jeszcze z zaliczeń, muszę jedną recenzję oddać i to już wszystko, ale egzaminy i tym podobne mam już za sobą, poszło naprawdę całkiem przyzwoicie. Napiszcie, jak tam u was w roku szkolnym, już minionym, jak było fajnie, czy było fajnie, do której klasy teraz idziecie, na jakim etapie edukacji teraz jesteście, jakie macie plany na wakacje również, czy jedziecie na przykład na Super Bowl, czy planujecie jechać na jakieś turnieje, meetingi i tym podobne. No i słuchajcie, jeśli chodzi o wyzwanie, to ja wyzwanie rozpisałem wam w komentarzu na dole, więc nie będę ciągnął tego odcinka w nieskończoność. Pooglądajcie sobie świetne akcje waszych kolegów, bo tutaj widzę na przykład Marcin świetnie polatany, no trochę ten aperek powolny, ale i tak wielkie brawa, że w ogóle daliście radę, że były te chęci i były te siły, ta determinacja, żeby zrobić te akcje mimo trudności, bo tutaj Marcin też mówił mi, że nie lubi apera, a jednak sobie bardzo ładnie poradził. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę, widzimy się już niedługo w następnym materiale. Siemanko. Hey.